Dzień dobry. No, internetu, gazet ciągle były nowe spekulacje, więc żeby dłużej nie trzymać Państwa w niepewności, chciałem poinformować, że nowym trenerem Korony będzie Pan Leszek Ojczyński. Dzisiaj prawdopodobnie podpiszemy umowę, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy. I będziemy mieli okazję razem pracować czy współpracować, bo na pewno też klub jest otwarty na media, wy się interesujecie. Dużo kibiców przychodzi na stadion. Każdy by chciał wiedzieć, co tu będziemy robić, jak to będzie wyglądało, a rozliczać nas będziecie po wynikach. No. Umowa będzie podpisana, mam nadzieję, na moment. Będzie obowiązywać od 15 czerwca. No i zapraszamy do pracy. Do kiedy, panie prezesie? Do sukcesu. Czyli do którego? Do 1 lipca, ale którego roku? Do 1 sukcesu. A potem będzie już tylko dobrze. Czyli nie. Na czas nieokreślony, czy jak? No, żebyśmy dobrze wiedzieli. Proszę państwa, tak jak pan powiedział, umowa jeszcze nie jest podpisana, więc jeszcze pewne niuanse musimy dograć. Na pewno przez najbliższy sezon będzie obowiązywać. Asystentem pana trenera kto będzie? Jeszcze tutaj sztab szkoleniowy nie został wyłoniony. Ja należę do ludzi odważnych. Nie wiem, czy pan sprawdzał. Można gdzieś tam pogrzebać. I tego wszystkiego się nie boję. No, można spojrzeć to z drugiej strony. Ja znam trenerów, którzy pracowali w Koronie, a niektórzy pracują teraz w czwartej lidze, wie pan. Dużo jest trenerów, mało jest klubów. Szanuje się swoją pracę, podchodzi się bardzo sumiennie do tego. Tu nie ma co rozważać, że druga liga, bo też teraz ostatnio był trener w Ekstraklasie, który pracował w niższych ligach i też sobie dawał radę i walczył nawet o puchary. No, tu nie ma co grywać, trzeba po prostu pracować, a rozliczać dopiero po wynikach. Na każdym etapie, jak jest, są większe i mniejsze sukcesy. Ja mam nadzieję, że dopiero czas przyjdzie na sukcesy, bo dla mnie sukces to jest zaistnienie w poważnej piłce. Granie w pucharach europejskich czy mistrzostwo Polski to dopiero są sukcesy, a na razie, tak jak pan wspomniał, pracowałem w niższych ligach. Moimi sukcesami małymi też jest to, że pracowałem z dobrymi zawodnikami, no, którzy teraz grają w kadrze. W ostatnim meczu na przykład trzech w podstawowym składzie wyszło zawodników, z którymi ja miałem okazję pracować i to zawsze jest jakaś tam miła satysfakcja i jakiś tam też mały sukces.